dzisiaj taki trochę niezaplanowany zakup, sprężarka Schwarzbau. Planowałem ją kupić później, ale generalnie szykuje się remont, malowanie ścian, więc postanowiłem kupić ją już teraz. Przy wyborze sprężarki kierowałem się jakby trzema punktami, czyli pojemność zbiornika 100 litrów. Chciałem osobno silnik, osobno sprężarkę. Wiadomo, jak się zepsuje jeden z elementów, można wymienić tylko jeden. I minimalna wydajność 300 litrów na minutę. Jak widzicie, sprężarka jest trzytłokowa. Dobija do 10 bar. Waga 95 kg. Jak widzicie, sprężarka przyjechała na palecie. Zabezpieczona od dołu i od góry sklejka, obłożona kartonem, bardzo ładnie zapakowana. Przetestujemy jej parametry. Okay, jak widzicie, silnik trzytłokowy. Tutaj mamy dwa filtry powietrza. Trzeci tłok jest tłokiem dobijającym. Filtry powietrza już są w zestawie. Tutaj mamy okienko do sprawdzania poziomu oleju. Tabliczka. Dalej mamy silnik. Silnik 3 kW. Tutaj mamy puszkę podłączeniową. Ja kupiłem 400 V. Z tego względu, że mam gniazdko i wtedy sieć jest mniej obciążona. Kabel dostajemy osobno, pięciożyłowy. Podłączamy tylko cztery żyły. Kabla N nie podłączamy. Tak to wygląda w środku. Tutaj mamy przewody od naszego kabla, czyli L1, L2 i L3, trzy fazy. Uziemienie podłączamy tutaj pod spodem do obudowy. Kabel N, w moim przypadku czerwony, zostaje niepodłączony. Tutaj mamy włącznik. Dalej mamy reduktor z odwadniaczem, dwie szybkozłączki. Tutaj możemy redukować ciśnienie. Podciągamy do góry, skręcamy i ustawiamy sobie na przykład 6 barów. Pod spodem jest filtr. Zamocowane to jest bezpośrednio w obudowie. Rączka jest przykręcona z obydwu stron na śruby. Tutaj mamy duże koło zamachowe, które jednocześnie chłodzi. I z tej strony mamy dwa wyjścia. Z drugiej strony też mamy dwa wyjścia. Tu możemy spuścić powietrze. Pod spodem mamy zawór do spuszczania wody.
kompresor zaczyna dobijać, jeżeli pracujemy przy 6 barach, czyli spada do 6,2 i w tym momencie kompresor się włącza i zaczyna dobijać. Tutaj producent podaje takie wartości, wydajność 500 litrów na minutę, ale to jest taka wydajność teoretyczna, bez żadnego obciążenia, więc nie ma to nic wspólnego z wydajnością taką roboczą. Tą wydajność zaraz sobie zmierzymy i zobaczymy, jakie sprężarka ma rzeczywiście parametry podczas pracy. Zmierzyłem zbiornik. Zbiornik rzeczywiście nie ma pełnych 100 litrów. Z moich wyliczeń wychodzi na to, że ma około 88-90 litrów. Ok, teraz zmierzymy sobie, jak szybko sprężarka nabija od 0 do 8 barów i do 10 barów i sprawdzimy, obliczymy jej wydajność. Jak widzicie, rzeczywista wydajność sprężarki to jest około 303 litrów na minutę, więc wydaje mi się, że to jest do takich prac warsztatowych wystarczające. Przy pojemności zbiornika 88 litrów. Tutaj zobaczmy, jak sprężarka będzie trzymać ciśnienie przy pracy ciągłej, czy udaje się dobić, czy będzie ciśnienie jednak spadać. Jak widzicie, bez problemu radzi sobie z powijaniem powietrza. I to na tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do pytań w komentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!